Moi drodzy, nadajemy prosto z naszego vana. Jesteśmy w Portugalii. Jest środa 18 marca, godzina 11:25. Witajcie w kolejnym vlogu. Nadajemy dla Was z Portugalii i chcemy Wam dzisiaj pokazać, co dzieje się w Portugalii podczas trwania koronawirusa, który panował całą Europę i dotarł także tutaj. Także opowiem Wam troszeczkę o sytuacji i pokażemy Wam, jak wyglądają teraz miejscowości i sklepy. My ostatnie kilka dni spędziliśmy troszeczkę poniżej Peniche i jesteśmy przy plaży, na klifie, na totalnym odludziu i tak też prawdopodobnie będziemy spędzać najbliższe dni. W ostatnich dniach dość mocno wiało i niestety musieliśmy zmienić naszą idealną miejscówkę na przeczekanie koronawirusa, bo bujało nami tam i nie dało się nawet drzwi otworzyć, a co więcej siedzieć na zewnątrz w słońcu. Więc teraz zrobimy serwis kampera, nalejemy wodę, wylejemy szarą, wylejemy kasetkę i pojedziemy na zakupy jeszcze, a potem zaszyjemy się w jakiejś takiej, nie wiem, malutkiej wsi. Zobaczymy jeszcze, gdzie nas nogi poniosą. Zobaczymy. W czasie, kiedy Łukasz robił serwis, ja poszłam na chwilę do Intermarché. Myślałam, że kupię tak soczewice. Niestety nie było soczewicy. Sklepy puste. Kilka osób widziałam w maskach, kilka osób widziałam w rękawiczkach. Sklepy są krócej otwarte i jest, widziałam kilka ogłoszeń na drzwiach związanych z koronawirusem. Teraz jedziemy do Lidla na większe zakupy i zobaczymy, co tam się będzie działo. I tam też weźmiemy kamerę. Aha, w Intermarché już nie ma papieru toaletowego. Udało mi się wziąć ostatnią małą paczkę. Natomiast papier taki ręcznikowy do kuchni i serwetki i chusteczki higieniczne, wszystko takie jest, także nie zginiemy. Jeszcze zrobimy sobie zapas paliwa, bo nie wiadomo, jak długo będziemy siedzieć na wsi i będziemy używać wybasto, a mamy tylko pół. Widziałaś? Potaniała? Ropa jest dużo tańsza niż była, jest do 1,26 kosztuje, no 1,27. Natomiast sklep jest zamknięty, nie wpuszczają do środka, jest tylko gość, obsługuje przez okienko, ma rękawiczki, ma sanitizer i jak tylko użyłem, wpisałem PIN, to popsikał maszynę i wyczyścił maszynę, więc nie ma opcji wejść do środka nawet. A chciałem kupić kawę. Rękawiczki na wejściu. Stoi pan i każdy, kto wchodzi do sklepu, musi ubrać sobie rękawiczki. Creepy. Hej, kupię kilka kaw na prezent do Polski. Takie to brakowało, widzicie? Niektórych produktów brakuje, na przykład tutaj czegoś, jakichś ciasteczek brakuje. Tak jakby jest... No jest dużo mniej produktów niż było. To jest miejsce na papier toaletowy. Niestety papieru toaletowego już nie ma, ale są jeszcze ręczniki papierowe.
jeszcze robimy zapas ręczników. Obrigado. Tutaj są opisane jakieś obostrzenia, ilość klientów, która może wchodzić, że zmniejszają też godziny otwarcia, także też wprowadzają już tutaj środki bezpieczeństwa. Cisza i spokój, tak jakby po prostu, nie wiem, dzisiaj wszyscy odsypiali wczorajszą imprezę, bo jest taka totalna cisza, w sklepie kulturka, wszyscy przechodzą między sobą, nikt się nie odzywa do nikogo, a widzę, że wszyscy na siebie patrzą. Jeden facet zaczął kaszleć, tak suchym kaszlem, to momentalnie wszyscy się rozstąpili wokół niego. Nie wiem, dziwne rzeczy się dzieją, dziwne rzeczy. Apokalipsa. Moi drodzy, nadajemy prosto z naszego vana, jesteśmy w Portugalii, jest środa 18 marca, godzina 11.25. Sytuacja w Portugalii wygląda w ten sposób, że granice z Hiszpanią zostały zamknięte dopiero wczoraj. Do wczoraj jeszcze wszystko latało, mosty były otwarte, można było się przemieszczać bez żadnych kontroli. Od teraz już to już niemożliwe, natomiast Portugalia nie zamknęła się na pozostałe kraje. Więc sprawdzałem przed chwileczką lotnisko w Lizbonie i normalnie przelatują samoloty z Manchesteru, z Miami, z Londynu, z wielu różnych innych państw i miast, więc póki co jeszcze nie jesteśmy całkowicie odizolowani od świata. Ilość osób zakażonych to jest 443, 3 osoby wyzdrowiały i 2 osoby są, już niestety nie przeżyły tego wirusa. Nasza sytuacja jest taka, że kilka dni temu zdecydowaliśmy, że zostajemy w Portugalii, bo baliśmy się, że nie zdążymy, podejrzewaliśmy, że będą zamykane granice i baliśmy się, że nie zdążymy dojechać do Polski. No i stwierdziliśmy, że przeczekamy tutaj tą całą wirusową epidemię. Jesteśmy gdzieś w centralnym Portugalii, na całkowitej wsi, tutaj nie ma praktycznie, tu gdzie się znajdujemy w ogóle nie ma domów, jesteśmy w pobliżu takiego terenu biwakowego, można powiedzieć, natomiast właśnie ten kemping jest obecnie zamknięty, ale za to mamy dostęp do wody, no i jest tu cisza, spokój i trochę terenu zielonego, także jakby mamy możliwość wyjścia poza vana, co jest dla nas bardzo ważne, że możemy wyjść jakby nie stanowiąc zagrożenia, ani nie będąc w zagrożeniu. To jak my się teraz czujemy, to wygląda tak, że oczywiście trochę się boimy. Jest to dla nas jakby, jak dla was wszystkich, zupełnie nieznana i nowa sytuacja. Natomiast my mamy chyba trochę już tak, przyzwyczailiśmy się do tych nieznanych i takich lęków, bo kiedy 2 lata temu wyruszaliśmy w podróż, jakby całe nasze stare życie zostawiliśmy za sobą. Ruszyliśmy jakby mieliśmy tylko trochę oszczędności i ruszyliśmy totalnie w ciemno. Zaczęliśmy całkiem nowe życie. Wtedy, pamiętam, to pierwsze pół roku to było życie dzień w dzień w niepewności. Nie wiedzieliśmy, co przyniesie jutro, jak sobie poradzimy. Nie wiedzieliśmy zupełnie nic. No i tak właściwie wygląda nasze życie od 2 lat, że dalej ta niepewność gdzieś tam jest ciągle z nami i my do tej niepewności po prostu się już przyzwyczailiśmy. Więc jakby do tego worka z niepewnościami o jutro doszedł po prostu teraz jeszcze wirus. W tej kwestii tak naprawdę najbardziej chyba martwi nas jakby zdrowie naszych bliskich. Chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi bliscy po prostu to przetrwali, dlatego to jest takim naszym największym zmartwieniem. Ale nie dajemy się temu, ponieważ jakby nasza droga, nasze doświadczenie 2-letnie pozwoliło nam zaufać Bogu i to zaufanie Bogu pokazało nam, że słusznie, że Bóg zawsze się nami zajmuje. Więc wierzymy, że będzie tak samo i tym razem, że po prostu może jest w tym jakiś cel, może dla nas wszystkim jest w tym nauka. Wierzymy w to, że to przetrwamy i że wszystko skończy się dobrze. Tego nas też nauczyło m.in. Camino. I chcielibyśmy was zaprosić, jeśli macie trochę wolnego czasu i jeszcze nie widzieliście naszego filmu o Camino, możecie go znaleźć, będzie on link w opisie. Można też go znaleźć wpisując tytuł, Camino znaczy droga. Łukasz mówił, że ktoś do nas napisał, jakaś pani, że ten film bardzo jej pomógł w tych trudnych czasach, bo ma on taką, no niesie on nadzieję, także możecie i wy sobie do niego zaglądnąć. Zdecydowanie lepsze niż siedzenie na jakichś innych portalach informacyjnych i czytanie tych newsów, bo to czytanie newsów o tym, gdzie, co, jak zachorował, kto kichnął, naprawdę wprowadza strasznie dużo nerwów, stresu i lęków, a no firmom, znaczy no firmom, no, które stoją za portalami informacyjnymi, im chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi klikało, więc te wszystkie zdjęcia są tak dobrane, żeby manipulowały obrazem i nosiały lęk i strach, dlatego też, żeby, jeżeli ktoś ma już czuje się przesycony informacjami związanymi z koronawirusem, to polecam mu po prostu obejrzeć ten film Camino znaczy droga i tak wychillować się trochę, odpocząć od tego. My też mamy właśnie taki zamiar, ponieważ też właśnie przez ostatnie dni, no cały czas sprawdzaliśmy, co się dzieje. Od dzisiaj wyłączamy komórki, wyłączamy social media, wyłączamy portale i po prostu zajmujemy się sobą. Jakby
Sytuacja jest jaka jest, nie mamy na nią wpływu, nie możemy praktycznie nic zmienić, więc staramy się zobaczyć w tej sytuacji możliwości. I dla nas jest to możliwość po prostu spędzenia czasu razem. Dla mnie jest to możliwość wreszcie posiedzenia i nauczenia się czegoś fajnego, grania na gitarze. Mam nadzieję, że będzie to możliwość także nadrobienia pisania vloga. Także mam nadzieję, że za jakiś czas pojawią się artykuły. I staramy się tak do tego podchodzić, że jest to czas, w którym możemy się czegoś nauczyć, który być może chce nam coś właśnie pokazać. Może jest to właśnie czas, kiedy możemy się skupić sami na sobie, na zwolnieniu, na po prostu bez rozpraszaczy. Bez rozpraszaczy, nie? Możemy się po prostu skupić sami na sobie. Dobra, to tyle. Takie są nasze refleksje. Życzymy wam zdrowia, nie przejmujcie się tym wszystkim. To wszystko minie. To jest, wiecie, już natura i ziemia już przetrwała, nie takie kryzysy. Damy i radę. I ludzkość także. Także wierzymy, że damy sobie i radę w tej sytuacji. No, ściskamy was bardzo serdecznie i bardzo, bardzo, bardzo życzymy wam właśnie takiego spokoju ducha i tego, żeby ta trucizna, tego zamartwiania się nie przeniknęła waszych umysłów. No. Kasia wam teraz jeszcze pokaże okolice, gdzie się zatrzymaliśmy, także jeszcze nie wyłączajcie. Tak, jeszcze troszeczkę takich lore. Sielskich no. Widoczków dla uspokojenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dobra, na zakończenie pomyślałam, że jeszcze pokażę wam, co się wczoraj nauczyłam grać. To jeszcze jest oczywiście do wyszlifowania, ale pomyślałam, że zadam wam zagadkę. Kto rozpoznaje tą piosenkę, niech napisze komentarz. Ja dodam ze swojej strony, że to jest moja ulubiona piosenka wszechczasów. Dobra. Dobra, reszta kiedy indziej, jak mi się uda to tak wyszlifować perfekcyjnie. Kto wie, co to za kawałek, niech zostawi komentarz. Trzymajcie się.